Witajcie, kochani, nie uwierzycie. Pamiętacie, jak Wam mówiłem o tym słoiku, który jest cały wypełniony monetami PRL i udało mi się znaleźć kilka destruktów? Coś mnie podkusiło i postanowiłem to powtórzyć ponownie i przeglądać te monety jeszcze raz. Okazuje się, że sporo nie zauważyłem, ale wszystko po kolei. Zacznę od pierwszej monety, na której jest bardzo lekko, ale widoczna końcówka blachy. Powiem Wam, że mikroskop spełnia swoje zadania idealnie. Szybka i dokładna weryfikacja, choć tutaj nie jest tak spektakularny destruk, jak potrafią być inne. Co do drugiej sztuki, mogę Wam powiedzieć, że błąd znajduje się na awersie w cyfrach rocznika. Jedna z nich posiada wykruszenie stempla, jest to ósemka i na górnej części cyfry widać wypełnienie oczka, powstały przez właśnie ten uszkodzony stempel w tym miejscu. Lecz ostatni destruk tego rocznika jest niesamowity. Z takim się jeszcze nie spotkałem. Cyfry rocznika 1989 oraz dolne napisy znajdujące się na otoku przy dacie są troszkę poderwane do góry. Wyglądają nawet jakby były 3D. Co najlepsze rant oraz dolna powierzchnia monety, czyli sam krążek w ogóle nie są w żaden sposób uszkodzone. W szczególności zwróćcie sobie uwagę na tą ósemkę, bo dla mnie ona naprawdę wygląda zabawnie. Na kolejnej monacie za pierwszym razem nie dostrzegłem, że na awersie znajduje się pęknięcie z Jest widoczne na cyfrze 1. Jest to już mój drugi destruk tego typu i mam nadzieję, że nie ostatni. Dwa kolejne destrukty są niedobiciami stempla i wszystkie znajdują się na stronie awersu. Na przykład, widoczny to tu 10 zł z 1989 roku posiada na otoku niedobicie daty wraz z napisem Ludowa. Rzutówka z 1987 roku ma podobną wagę, choć ich stany nie są mniejsze, Lecz widać na nich lekkie niedobicie. I na sam koniec aż cztery destrukty zwane duchem. Na tle awersu widoczny stempel rewersu. Jedna sztuka pochodzi z 1987 roku, a kolejne trzy sztuki z 1988 roku. Z początku, znajdując pierwszą monetę z duchem, spodziewałem się, że znalezienie kolejnych nie będzie takie łatwe. Jednak długo nie musiałem czekać i ten błąd należy akurat do dosyć powtarzalnych na tym nominale. Na razie spotkałem go na dwóch rocznikach z 1987 i 1988. Trzymajcie kciuki za moje polowanie na destrukty. Zachęcam Was również do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia!